Witam Was na kolejnym treningu w naszym projekcie. Dzisiejszy trening to będzie ten trening jest spokojniejszym zajęć Fit Perfect bez podskoków. Będzie 5 ćwiczeń w każdej rundzie, 25 sekund bez przerwy, powtórzone wszystko będzie 3 razy, a mamy dzisiaj 5 rund. W pierwszej rundzie zajmiemy się troszeczkę poprawą mobilności i wzmocnienia naszych rotatorów, tutaj właśnie tych staw barku i wzmocnieniem górą pleców z napięciem korzyglacją wyższego poprawi nam postawę. Następnie zajmiemy się klatkami, nogami oraz brzuchem i całym korem, czyli tymi głębokimi stabilizacyjnymi. Zaczniemy już sobie naszą podgrzewkę. Standardowo stopy na szerokość bioder, kolanami upięte, kość konowa podpięta, mocny brzuch, długi, wydłużony tułów, ręce wzdłuż i głową do boku rozciągamy przyczepy, mięśni szyi i głowy. I z wydechem. Wdech i wydech przenosimy. Dobrze, jeszcze. Do boku. Ostatni raz. I świetnie. Zobaczymy w prawą stronę i przenosząc blisko do lewej strony. Z wdechem. I wydech. Wdech i wydech. Ostatni raz. I świetnie. Same barki do przodu kręcimy. Same ramiona. I w drugą stronę. Dobrze, całe ramiona proste kręcimy do przodu, pełen ruch, dokładny. I do tyłu, w drugą stronę, odkręcamy. Świetnie, po skosie rozciągamy do boku. Rozluźniamy ręce do boku, uginamy w łokciach i krążmy do przodu. I do tyłu. Świetnie, teraz nadgarstki, góra, dół. Krążymy do środka. I na zewnątrz. Ściągamy rękę do przodu, łapiemy za cztery palce i do dołu. Obciągamy palce, ręka, ręka prosta, ściągamy. To samo z drugą ręką. Prawą rękę prostujemy przed siebie, przyciągamy na lewą stronę prostą i pulsacyjnie dociskamy w latach piersiach. Ręką dokładnie to samo robimy. Świetnie, wyciągamy do boku, biodem stajemy w miejscu. Super, zatrzymujemy i do tyłu na siebie odwracamy się mocno. Zatrzymujemy, kręcimy biodra, kolana całe zostają miękkie, głowa, ramiona zostają w miejscu, krążymy. I w drugą stronę. Super, stajemy razem nogami i otwieramy kolano do boku, nosząc wysoko. Otwieramy pas biodrowy i zamykamy. Druga noga to samo. Jeszcze. Świetnie.
nogi razem sklejone, uginamy delikatnie kolana i krążenia. Na drugą stronę to samo. Delikatny rozkrok i krążymy do środka. Na zewnątrz również kręcimy. Super. Staw skokowy, nie będziemy skakać, jednak rozgrzejemy, będziemy się spinać na palce. Góra, tu. I krążymy do środka. I na zewnątrz. Świetnie. Druga noga, to samo. I krążymy przód do środka. I na zewnątrz. Do kroku, krok do boku, głowa kolana opięta w jednej linii, mocno do tyłu biodra i pulsacyjnie schodzimy niżej i niżej, rozciągając mocno wewnętrzne strony nogi. Odwracamy pozycję, delikatnie wyżej biodra i dociskamy z tyłu pięty mocno. Przenosimy ciut dalej, nogę szeroko, stajemy, unosimy klatkę, musimy być nisko, noga z tyłu jest maksymalnie prosta. Obydwie nogi otwarte na zewnątrz, chodzimy nisko biodrami i łokciami rozchylamy kolana, mocno rozciągając zewnętrzną stronę udów, pulsacyjnie biodrami w dół. Na drugą stronę robimy to samo, krok do boku, głowa kolana pięta w jednej linii, mocno wyciągamy biodra, tył. Odwracamy pozycję, wdychamy się palcami rąk, dociskamy pięty z tyłu. Przenosimy ciut dalej nogę, podnosimy się i nisko spływamy, wypieramy się kolano, wypieramy łokieć. Udok, noga maksymalnie prosta. Opieramy dłonie tuż przy stopie z przodu. Nogę przenosimy do tyłu, biodra wysoko. Palce nam szeroko, odpychamy się od podłogi. Chowamy głowę między ramiona. Pięty dociskamy do podłogi. Proste nogi, brzuch wysoko, biodra wysoko. I trzymamy chwilkę. Nogi, małymi kroczkami przechodzimy do przodu i kręg po kręgu podnosimy się. Super, rozluźniamy. W ten sposób jesteśmy rozgrzani i gotowi do rozpoczęcia naszego treningu. Jeśli sobie przygotowałam troszkę obciążenia, jednak zawsze Wam powtarzam, możecie robić to bez obciążeń. Dzisiaj mam to w formie krążków zakładanych na sztangę, gdzie możesz mieć bacha, fetki, możesz mieć fetki z tobą, puszki z jedzeniem, cokolwiek. Możesz zrobić bez. Nawet dokładnie techniki, jeżeli jesteś początkujący. Uwaga, więc bierzemy nasze obciążenia, będziemy najpierw pracować prawą ręką, potem lewą ręką. Prawą ręką otwierzemy, otworzymy, następnie lewą ręką otworzymy, następnie ściągniemy łopatki w tył. W staniu ściągniemy łopatki do tyłu, w opadzie, łokcie 50 stopni. Teraz będziemy robić rozpiewki otwierając. To są dzisiejsze ćwiczenia z pierwszej rundy. Za 10 sekund czas start. Zaczynamy. Prawa ręka objęta w łokciu. Łokieć przyklejony jest. 2, 1, otwórz i zamknij. Otwórz i zamknij. I odwrócę do głowia. Łokieć mocno przyklej tutaj. I jeszcze. Pracujemy z dechem. Jeszcze 10 sekund. Trzymamy, trzymamy. 4, 3, 2, 1, druga strona, wydech i wydech, świetnie, trzymamy się jeszcze, dopiero zaczęliśmy, bardzo spokojnie, nisko, nie próbowamy szyi, barki, trzy, druga wyciągnięta,
pilnujemy tej postawy kolan, delikatnie ugięty, brzuch napięty, nosik na bok odgięta. Tyle jest do zrobienia. I otwieramy sobie. 3, 2, 1, super. Ręce wzdłuż ciała, do tyłu ściągamy. Hop. Łączymy mocno palce. I tył. Bardzo staje w kolanie, musimy się bardzo. Wydech. I wydech. 10 sekund. Trzymamy, trzymamy. Nagnij brzuch, kolana są miękkie, ugięte. 3, 2, 1. I od razu w tył, kąt odchylenia. Od sufitu jest szpic stopy ciała. Łokcie są ugięte 90 stopni i ściągamy mocno. Z wydechem do tyłu bardziej razem. Hop, nie zmieniamy. Pięcia w łokcia, sztywno to trzymamy, jeszcze, wydech, i 5, 4, 3, 2, 1, ręce do góry otwieramy, wydech, i wydech, dobrze, jeszcze, hop, mocny brzuch, trzymaj, trzymaj, i wydech, jeszcze, 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Daj rozluźnij 10 sekund odpoczynku i zaczynamy od początku, od pierwszego ćwiczenia. Rotujemy, otwieramy ugięty łokieć 90 stopni, przyklejony mocno i otwieramy tutaj z barku ładnie wydech. I wydech. Trzymaj pozycję, nie blokuj kolan, nie obciążaj ich w stanie blokując. Jeszcze wydech. I jeszcze hop, jeszcze 10 sekund, wydech, hop, trzymamy jeszcze troszeczkę, 2, 1, zmiana strony, drugi łokieć ugięty 90 stopni, mocno otwieramy i zamykamy, wydech, wdech, i jeszcze, trzymamy, napinaj brzuch, lepiej kosiogonową pod spód. Jeszcze, jeszcze. 2, 1. Super. Ręce wzdłuż ciała. Ciągniemy tył. Wdech. Hop. I ciągnij mocno. Nadnij brzuch. Nie wyginaj się w lędziach. Sięgamy tylko do tyłu. Mocno wpadź. 10 sekund. Wydech. 3, 2, 1. I od razu delikatne gięcie łokci, kolana 90 stopni, hop. I ściągamy mocno. Jeszcze. Ciągnij mocno, jakbyś chciał złożyć tył plecy w pół. Nie zmieniaj kąta ugięcia łokci, cały czas zostaje taki sam. I 4, 3, 2, 1. Proste ręce w dół, otwieramy. Pamiętaj, dłoń idzie wyżej niż łokcie, jest to lekko prowadzone z łokcia i ściągaj mocno łopatę, wydech, wydech, wdech, jeszcze 10 sekund, trzymaj luźno głowę, luźno szyję w naturalnej pozycji, 4, 3, 2, 1, podnieś się, rozluźnij i zaczynamy, jeszcze raz ostatni, prawa ręka ugięta 90 stopni, łokcie delikatnie ugięte, kosiogonowa podwinięta, bok napięty i otwieramy, wydech, wdech, wydech, wdech, łokcie przyklejone, przypominam, nie rotujemy tyłowia, jeszcze, i wydech, jeszcze 10 sekund, otwórz, zamknij, 4, 3, 2, 1, zamknij, druga strona, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, jeszcze. Trzymamy się mocno. Rotujemy mocno tutaj. Jeszcze chwileczkę. 5, 4, 3, 2, 1. Dłonie w dół. Op. Ściągamy mocno, ściągnij mocno. Uwaga, wyłączymy mocno plecy. Jeszcze, jeszcze, hop, z wydechem, jeszcze, nadnij brzuch, wyprostuj pięknie cały tułów,
4, 3, 2, 1. Do tyłu ugięcie. Hop. Łokcie 90 stopni. Mocno ściągamy cały czas na tył upad. Ściągnij i odpuść. Wydech. Tak. 5, 4, 3, 2, 1. Ręce proste, delikatnie łokciami prowadzimy. Wydech. Jeszcze. I wydech. Mocno na brzuch. Zrobię podpórkę dla odcinka leżącego. Jeszcze 10 sekund. Trzymamy, trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Super. O, proszę, podamy sobie mniejsze obciążenia. Możesz z nim zostać, jeżeli właśnie robisz bez. Bierzemy się za pośladki, więc bierzemy większe obciążenie, ponieważ pośladki lubią dużo. Możesz robić oczywiście bez obciążenia śmiało. Kolejne ćwiczenie jest przysiad, wznos nogi prawą do boku. Następnie pulsujemy w przysiadzie. Potem robimy przysiad, unosimy drugą nogę do boku i znów pulsujemy w przysiadzie. A ostatnie ćwiczenie drugiej rundy jest przysiad i wznosimy na palce, ok? Więc nie marnujemy czasu. 10 sekund, czas startu, czytamy przysiad, wznos nogi prawej nogi prowadzimy piętą i nie wyginamy do boku tułowia. 4, 3, 2, 1 i lecimy. Wdech i wydech. Oczywiście najpierw biodra, tył, pilnujemy kolan, skinamy ślad przy wstawaniu, następnie cały czas przyłączymy proste plecy. Wdech, wydech. I mocno. Wyciągamy jeszcze. 2, 1 i pulsujemy. Biodra do tyłu daleko. Napnij pośladki, napnij brzuch, odwróć klatkę piersiową i trzymamy. Jeszcze, jeszcze. Pilnuj, pilnuj. Jeszcze zostań. 10 sekund. I 5, 4, 3, 2, 1 i druga strona. Podnosimy nogę. Wdech, wydech. Biodra, tył. I jeszcze, jeszcze. Hop. Trzymaj, wdech, wydech, mocno spinaj brzuch, mocno spinaj pośladki przy wstawaniu, otwórz klatkę, 4, 3, 2, 1 i pulsujemy do tyłu biodra, jeszcze, mocno, zetnij, napnij pośladki, mocno napnij, brzuch mocno napnij, trzymamy się, otwórz klatkę piersiową. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1 i przysiad. Wznosimy na palce. Przysiad i wznosimy na palce. Jeszcze. Do tyłu daleko przenieś biodra. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Napnij jeszcze. Kilka sekund. 4, 3, 2, 1. Rozluźnij. 10 sekund przerwy. Zaczynamy drugi raz. 4, 3, 2, 1. Przysiad, prawa noga bok. Prowadź piętą. Nie rzucaj nogą. Otwórz ją. Wyciągnij tylko w górę. I jeszcze. 10 sekund, otwórz mocno. 4, 3, 2, 1, puls, tył biodra. Napnij brzuch, napnij pośladki i pulsuj delikatnie niżej i niżej. Jeszcze troszeczkę. 10 sekund. 5, 4. 3, 2, 1, druga noga w bok. Wdech, wydech. I jeszcze. Mocno, mocno. Do tyłu prowadź biodra, dopiero później zginęły się kolana w przysiadzie.
wstając, równocześnie unosisz lewą nogę, prowadzisz piętą i wysoko. 5, 4, 3, 2, 1 i pulsujemy. Do tyłu biodra. Trzymaj. Jeszcze. Proste plecy. Siądź na niebie, zaraz sobie do tyłu. Na tym pośladki. 10 sekund. Jeszcze troszeczkę. 5, 4, 3, 2, 1. Przysiad. Unosimy na palce. Hop. I na palce. Mocno jeszcze. Trzymaj się. 10 sekund. Zostajemy. 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij. Ostatni raz. Runda z przysiadami. Przysiad, prawa noga do boku. 3, 2, 1. Już. Przysiad. Unieś. Przysiad. Unieś. Jeszcze. Hop. Pracujemy cały czas. Prowadź troszeczkę piętą. Hop. I hop. I jeszcze, jeszcze. 4, 3, 2, 1. Puls. Biodra tył. Od razu, nie ma przerwy. Wciskaj pośladki. Mocno, mocno, mocno. Zostajemy, zostajemy. Nisko biodra. 10 sekund. Jeszcze, jeszcze. I 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, przysiad. Unieś nogę drugą. Hop. Sprowadź to piętą. Palce skieruj na siebie. Hop. Jeszcze 10 sekund. Trzymaj. 4, 3, 2, 1. Puls, tył biodra. Dawaj, dawaj. Ostatni raz. Jeszcze, jeszcze wytrzymaj. Jeszcze pulsujemy. Mocno, mocno, mocno ściskaj pośladki. Jeszcze, jeszcze. Kolana pilnuj, nie ciągnij do środka. I nie do przodu. Zostań z piętami. 10 sekund. Ostatnie sekundy. 5, 4, 3, 2, 1. Przysiad. I na palce. Hop. Od razu. I jeszcze. Hop. Trzymaj, trzymaj się. Kilka sekund. 10 sekund. Do tyłu biodra. I wstań na palce. Proste plecy. 3, 2, 1. Super. Rozluźnij. Koniec rundy pośladkowej. Ja bym chciała troszeczkę jeszcze kontynuować pośladki. Troszeczkę w podporze plecy, troszeczkę w podporze bokiem, wyżej bokiem. I troszeczkę w mostku. Tak więc zaczniemy pierwsze ćwiczenie. Klęk w podporze. Noga prosta, stopa flex. Uknijmy prosto, uknijmy prosto. Czyni numer 2. Kładziemy się na boku. Prostą nogę ciągniemy. Otwieramy. Znosimy się dalej. Do boku. Następnie kładziemy się na plecach. Stopy blisko pośladków. Góra, dół. Biodra. Następnie wracamy do grudu podpartego. I druga noga ugina się i prostuje. Następnie drugą nogę unosimy prostą do boku. I następnie koniec jest, powtórzymy sobie to jeszcze dwa razy. Dobrze, więc zaczynamy sobie tutaj, włączamy timer. 10 sekund, czas, start, klęk podparty. 5, 4, 3, 2, 1, prosta noga, ugnij, wyprostuj, ugnij, wyprostuj, mocno brzuch i jeszcze, jeszcze, trzymamy, hop, z wydechem, jeszcze, hop, 10 sekund, mocny brzuch, utrzymuj odcinek lędźwiowy, jeszcze trzymamy, 5, 4, 3, 2, 1, kładziemy się na boku, ciągniemy nogę, hop, wydech.
Wydech. Prosta noga. Jak najwyżej unieś. Jeszcze. Hop. Stopa flex. Palce na siebie. Z wydechem. 5, 4, 3, 2, 1. Kładziemy się na plecy. Stopy blisko pośladków. Do góry i odłóż. Wypnij mocno ściśnij pośladki. Trzymaj mocny brzuch. I jeszcze wydech. I wydech. Mocno spin wybijaj. 10 sekund stało. Trzymamy jeszcze. Hop. I wydech. I wydech. Jeszcze trzymaj, trzymaj, trzymaj. I już. Klęk podparty. Druga noga. Prosta i ugnij. Wysoko niesiona. Biodro odwrócone do podłogi. Mocny brzuch. Wydech. I wydech. Jeszcze, jeszcze. Palce mocno cały czas skierowane w podłogę. 5, 4, 3, 2, 1. Kładziemy się na boku. Otwieramy do boku, palce na siebie i w podłogę i piętą mocno, prosta noga jest w kolanie, otwórz jak najwyżej i jeszcze wydech, wdech, 10 sekund, 5, 4, 3, 2, 1, świetnie, 10 sekund przerwy i wracamy do ciężarów. Rozciągnij. 3, 2, 1. Prosta noga. Ugnij prosto. Ugnij prosto. Napnij mocno w brzuch, żeby nie wyginał się tylko w do dołu. Spinaj mocno pośladek. Napnij mocno tylko uda. Wyginając lewe kolanie. Jeszcze chwila. I 4, 3, 2, 1. Kładziesz się na boku. Prosta noga, hop, wydech. I wydech. Otwórz szeroko. I jeszcze, hop. Nogi tutaj też mocno wypuszczenie opuszczamy cały czas. Przez cały czas trzymamy mocno wszystkie pozycje i spinamy mocno je brzuchem. 3, 2, 1. Kładziemy się na plecach. Blisko, stopy blisko pośladków, góra, dół. Wydech, wdech i mocno. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze 10 sekund. Mocno spinaj pośladki. Wypnę wzdłuż góry wysoko biodra. 3, 2, 1. Szybko. Lekko dwa, druga noga. Prosta, później stopa flex. I pracujemy. Mocno taki pośladek. Mocno na brzuch, wyrusz ty, tułów, pięknie, nie wyginaj go do dołu, jeszcze, rzucić się na łokciach, ale automatycznie mogę ci wyżej podejść, jeszcze 2, 1 i na boku, hop, pamiętaj palce na siebie w podłogę, otwórz mocno wysoko, zaaktywuj tutaj mięśnie głębokie pośladka, jeszcze, 10 sekund. 4, 3, 2, 1. 10 sekund przerwy. Ostatni raz. Klęk otwarty. Wracamy do pierwszej nogi. Jest prosta. Stopy. Flex. I już pracujemy. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Napinaj mocno świadomie mięśnie. Pośladkowy. Ściągaj to, zmieńcie pośladka i udę. Jeszcze 10 sekund. Wysoko kolano trzymamy, mocno spięty brzuch. 3, 2, 1. Kładziemy się na boku, bokiem prowadzimy. Wydech. I wydech. Jeszcze. Mocno. 10 sekund. Zostaniesz na troszeczkę. Pamiętaj, palce na siebie. 3, 2, 1. Kładziemy się na plecach. Mocno, wysoko podnosi. Hop. I wysoko. Jeszcze.
Jak mi wiadro wysoko, zerwij mocno pośladki. Pracujemy. Wydech. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Klęk otwarty, szybko wracamy. Ostatni raz. Napinaj pośladek. Napinaj brzuch. Jeszcze. Mocno, mocno. Wysoko to kolano. I 5, 4, 3, 2, 1. Szybko kładziemy się na boku. I ta noga, którą uginaliśmy, podnosi się do góry. Wydech. 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 Jeszcze. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1 i super. Ukończono. Mamy trzecią rundę. Zostały nam jeszcze dwie rundy na brzuch i na cały kor. Tak się będziemy wzmacniać. Pierwsza runda, przedostatnia runda, pierwsza runda, która jest na brzuch, będzie w planku. Będziemy robić najpierw plank, otworzy na łokciach. Możesz robić to, możesz popierać się na kolanach. Jeżeli się trudno to utrzymać, jednak zrobimy tego w ten sposób, aby dostaje nisko. Następnie będziemy otwierać na przynajmniej prawą nogę i prawą rękę. Jeżeli musisz na kolana, to na kolanach, jeżeli możesz na prostych nogach, lub na prostych nogach. Następnie przeniesiemy się do boku, będziemy unosić biodra bokiem, możesz nogę z boku ugiąć do tyłu, że kolano zostaje tutaj w linii z ciałem. Następnie kładziemy się tutaj na jedną stronę, robimy z nosy. Następnie kładziemy się, robimy pulsy w leżeniu na plecach i z nosy w planku bokiem na drugą stronę. Nie tracimy czasu, oczywiście 10 sekund czas start. Plank, podpór na łokciach, łokcie pod barkami. 4, 3, 2, 1 i trzymamy. Piękne drugie ciało. Podnieś kość odnową pod spód. Ciśnij mocno pępek. Możesz stanąć szerzej, będzie ci łatwiej. Jeżeli staniesz wężej, będzie trudniej. I efekty będą zachwycające. 10 sekund trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1 i już. Otwórz prawa ręka, lewa noga. I zamknij. Lewa ręka, prawa noga. I zamknij. Możesz na kolanach. Możesz siłą na kolanach. Jeszcze, jeszcze. Walczymy. 10 sekund. Trzymaj, trzymaj się. 5, 4, 3, 2, 1. Na bok. Unosimy. Hop. Ciało w jednej linii. Możesz ugiąć kolano od spodu. Możesz robić na prostych nogach. Lub jeżeli czujesz ból w barku, możesz robić w ten sposób. Ok? I jeszcze. 5, 4, 3, 2, 1. Kładziemy się na plecach. I unosimy. Pulsacyjnie. Jeszcze. Wydech. I wydech. Dawaj, kilka sekund. Mocno brzuch spinać na swoją odległość. Jeszcze, jeszcze. Dwa. Jeden. I na drugą stronę. Odwracam się szybciutko. Unosimy. Równe ciało w jednej linii. Wdechamy bioder do tyłu. Bok. I wydech. I wydech. Jeszcze, jeszcze 10 sekund. W jednej linii, wysoko. Jak najbardziej mocno ściśnij ten bok. Cyjny na bok. 2, 1. O, już 10 sekund przerwy. Wracamy do planku. Jeszcze dwa razy powtórzymy. 3, 2, 1. I trzymamy plank. W jednej prostej linii ciała. Jeszcze, jeszcze. Trzymamy mocno. Wdech i zdech, ściskaj mocno brzuch.
5, 4, 3, 2, 1. Otwórz i zamknij. Otwórz i zamknij. Jeszcze mocno. Trzymaj mocny brzuch. Jeszcze chwila. Możesz robić to z kolan. Jeszcze trzymaj. 10, 9. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jeszcze nie odpuszczam. Mocno do końca. Jeszcze bardziej mocno troszeczkę. 4, 3, 2, 1. I pójdź już podcięknie. Kryjów gdzieś nosy bokiem. Gdzie ścieka mi pot. Mięśnie mnie też palą. Jeszcze, jeszcze musimy wysoko. Dawaj, dawaj, zatrzymaj. Możesz podeprzeć się kolanem. Jeszcze troszeczkę. 5, 4, 3, 2, 1. Kładziemy się na plecach. I pulsacyjnie unosimy do dołu. Wydech. I wydech. I jeszcze. Mocno zwięcie brzucha. Przybliż mostek do kości. Twoje biodrowe. I jeszcze. Trzymaj, trzymaj. I 5, 4, 3, 2, 1. Na drugą stronę z nosy bokiem. Dawaj, hop. Zobaczcie, że tym rzadkim przeszkadzają. Hop. Równe linii ciała. I jeszcze. Wdechaj. 5, 4, 3, 2, 1, puść, 10 sekund przerwy, ostatni raz, równa z plankiem, dawaj, 3, 2, 1 i trzymaj. Do stracenia masz tylko kalorie, kętę tłuszczową i złą postawę, do zyskania masz wiele, włącznie ze swoim własnym zwycięstwem, swoją dumą, także trzymaj jeszcze zostaw. 5, 4, 3, 2, 1. Otwórz i zamknij. Otwórz i zamknij. Możesz zrobić z kolana, śmiało. Jeszcze. I zamknij. Jeszcze trzymaj, trzymaj. 10 sekund. 5. 4, 3, 2, 1, z nosy bokiem. Ostatni raz na tą stronę, dalej. Jak najwyżej, te ostatnie, najmocniejsze, najwyższe, najbardziej dokładne. 10 sekund, jeszcze, hop. 5, 4, 3, 2, 1. Kładziemy się. Unosimy tą przyczynę. To już prawie koniec. Prawie koniec tej rundy. Ostatnia przed nami. Jeszcze zostań. Do końca walczymy. 10 sekund. 4, 3, 2, 1. Na drugą stronę. Ostatnie wznosy. Zrób to i będziesz miała za sobą odpoczony trening. Jeszcze, jeszcze troszeczkę. 10 sekund. Dawaj, dawaj. 5, 4, 3, 2, 1. A! I koniec przedostatniej rundy. Mamy ostatnią, która również będzie troszeczkę na brzuch. Że po pierwsze będziemy robić brzuszkiro-barkowe wężenie na plecach. Dłonie przy uszach, chodźcie szeroko, prawy do lewego, z lewy do prawego sięgamy. Tak? Następnie, siadamy, trzeba trochę uważać. Otwórz, zamknij, możesz się podeprzeć. Następnie kładziemy się pięknie, same zostawiamy, kładziemy na plecy i zginamy się do boku, mocno się stawiamy. Następnie położymy się szybko na przód, napniemy nogi, pośladki, brzuch i będziemy stosować małe kółka przy podłodze, unosząc delikatnie tułów, a na sam koniec wskazujący i kciuk. Układamy szwank nogu i skręcamy, sięgając
łokciem i patrząc za nim. Nie tracimy czasu, bo to wszystko. I mi przeszkadza. 10 sekund, czas na to. Lecimy. Brzuszki rowerkowe, leżymy. Leży płasko. Płynie brzuszek. Tak? Jeden. Wydech. I wypięs. Wyjdź dokładnie. Daleko sięgnij prostą nogą przed siebie. Wydech. I wydech. I wydech. Jeszcze. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Siadamy. Otwórz. Zamknij. Jeszcze. Otwórz. Zamknij. Trzymaj się. 10 sekund. Zostaniesz. 5, 4, 3, 2, 1. Kładziemy się i do boku sięgamy. Oderwij barki, unieś się troszeczkę, mocno ściśnij bok. Z wdechem. Jeszcze 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Kładziemy się na brzuchu. Napij te szaki na tej nogi. Rysuj delikatne kółka, jeżeli możesz unieść delikatne kółka i unieś je. Pępek odklej od maty. Mocno wysoko do tego przytulaj. 10 sekund. Jeszcze. Unieś delikatny tułów. 3, 2, 1. Wskazujący piksiu kształt rąbu. Sięgamy. I odwracamy się. Jeszcze. I tył. Jeszcze trzymamy. 10 sekund. Mocno stęp brzuch. 3, 2, 1. Super. Jeszcze dwa razy do tych ćwiczeń. Ściągniemy się i będzie koniec treningu. Kładziemy się. Brzuszek rowerkowy. 3, 2, 1. Dłonie przytłacza. Sięgamy. Hop. Hop. I hop. Sięgnij daleko. Jeszcze trzymaj, wytrzymaj. Oddychaj głęboko. 5, 4, 3, 2, 1. Siadamy, siadamy poważnie. Otwórz zamknij. Możesz się podeprzeć z tyłu. Trzymaj proste plecy, mocno spięty tu brzucha. Jeszcze. 10 sekund. Jeszcze trzymaj. Odrobinkę. 4, 3, 2, 1. Kładziemy się. Nogi upięte, sięgamy do boku dłońmi. Po zewnętrznej stronie nasz kostek. Z wydechem. Jeszcze zostań. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Wracamy się na brzuch. I płyniemy. Rysujemy kółeczka. Tuż nad podłogą. Napnij nogi, napnij brzuch. Napnij pośladki. 10 sekund. Dawaj, dawaj, troszeczkę. Prawie jesteśmy przy końcu. I już. Dłonie w rąk. I sięgamy za siebie. Skręć mocno. Skręć za lewy, że jeszcze możesz nogi. Spinaj mocno. Spinaj nogi po śladki jeszcze. 10 sekund. Wydech. I wydech. Napinaj brzuch. Wciągaj mocno pępki. Przerwa. 10 sekund. Ostatni raz. 5 ćwiczeń. I już będzie koniec. Uwaga. I już. Sięgamy. Wydech. I wydech. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze kilka minut. Trzymaj.
będziesz szła gumbać po raz kolejny do treningu. Czy trochę będzie to w krew? Zobaczysz. 5, 4, 3, 2, 1. Siadamy. Otwórz, zamknij. Otwórz, zamknij. I jeszcze. Zdechnij. Możesz się podeprzeć. Śmiało. 5, 4, 3, 2, 1. Kładziemy się. Sięgamy po hop. Wydech, 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 wydech. I jeszcze. Wytrzymaj, wytrzymaj. Prawie kończymy. 10 sekund na ćwiczenie. Zostaną nam 2 i rozciąganie. 3, 2, 1, na brzuch, napnij lekkie pośladki, wepnij mocno brzuch w kręgosłup i rysy kółeczka, hop, piękne dokładne szerokie, patrz w dół, jeszcze, ostatek, trzymaj się, już kończymy i ręce w rąk. Sięgamy za siebie. Mocno, mocno. Napnij jeszcze nogi, napnij jeszcze brzuch, napnij jeszcze pośladki. Ostatnie sekundy, 10 sekund. Jeszcze. Wydech. I wydech. Jeszcze nie odpuszczaj. I już. Koniec. Rozciągamy się. Ponieważ gardło zaschło, rozciągamy się i jesteś wolna już dzisiaj. Szybko złapię łyk wody i sięgniemy do tego rozciągania. Ściągniemy buty i się rozciągniemy, zrelaksujemy. Muszę już skunawać, bo nam nie przeszkadzało. Świetnie. Siedzimy sobie na dole maty. Na macie szerzej, na szerokość maty. Palce razem. Siadamy na piętach. Głęboko wdech. Ręce do góry. I z wdechem przechodzimy do przodu. Zostawiamy pośladki na piętach. Wdech, sięgamy daleko rękami. I z wdechem nisko. Do ostatniej pozycji zrelaksuj się. Połóż nisko, klatkę też się poczuje, kręgi się pięknie rozciągają. Zróbmy głęboko wdech i z wdechem przeskoczy grzbiet. Podnieś się i przyciągnij biodra do przodu, otwierając palce stóp razem, odkładając brzuch. Super wdech. Biodra do tyłu. Wracając na pięty pośladki, nisko się kładziemy, wydech, mogą być wdech i z wydechem. Przechodzimy przez kącik grzbiet i do przodu. Jeszcze raz, do tyłu biodra. Super, jeszcze raz otwórz kolana.
się rozciągając tutaj. Troszkę ten rotator właśnie, który w pierwszej rundzie nam pracował. Naciągnij tutaj ten metr, troszeczkę trzymamy. Super, i podnieś się w wymiarę. Przenosimy ugiętą przed siebie, siadamy tutaj na tym pośladku, lewą nogę daleko do tyłu, maksymalnie prosto i kładziemy się do przodu, dociskając prawą ugiętą nogę przed sobą mocno do podłogi, kładziemy na nie klatki wyższe. Podnosimy się delikatnie z wydechem. Dłonie dajemy na wysokości bioder i nogę z tyłu upinamy, przesuwamy daleko do tyłu kolano, pięty maksymalnie przyciągamy do pośladka. Mocno wyciągamy przód, uda to powinno się uczuć. Odwróćcie troszeczkę w kierunku kolana upiętego z przodu. Trzymamy. Świetnie, rozluźniamy, trzymamy nadal nogę za kostkę i przyciągamy ją do twistu. Jeżeli to jest dla Ciebie za trudne, no to tu mam podwiniętą po prostu. Siedzimy w twiście. Wysoko klatka piersiowa, wdech i z wydechem skręcamy dalej. Po prostu plecy, mocno przyciągnij kolanem łokcie. Łokcie w kolano mocno naciska jeszcze. I super, rozluźniamy. I zmieniamy teraz pozycję. Teraz lewą nogę gnijmy przed sobą, a prawą damy daleko do tyłu. Możliwie prosta prawa w tył. I kładziemy się do przodu, dociskając do podłogi. Głęboko wdech i z wdechem podnosimy się. Chodzi na wysokość bioder. Uginamy nogę z tyłu w kolanie, przyciągając kolano daleko do tyłu i przyciągamy pięty maksymalnie do pośladka. Dociągamy klatkę piersiową blisko głowy, nisko, do samego
przesuwamy biodra w tył, prostujemy plecy, robimy z nich półkę na raz, chodzimy stawu biodrowego. Jeszcze raz schodzimy nisko rękami. Łączymy razem nogi, sklejone zostają. Robimy wdech, klamy delikatnie kolana i z wdechem podnosimy się, ręce góra i odchylenie do tyłu. Tyle ile możesz. Trzymamy kciukę. Z wdechem szeroko, dłonie do boku. Za siebie splatamy w koszyk. Ciągniemy dłoń w dół, wyciągamy klatkę. Bierz się to mocno, jeszcze raz zginamy się. Głęboko robimy wdech. I zdechę skłon do przodu, trzymam cały czas ręce za plecami. Daleko przyciągamy za siebie, klatkę piersiową blisko u. Trzymamy. Opuszczamy ramiona i kręgu powoli stajemy na szerokość bioder. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ręce przed siebie. Wdech. Otwórz szeroko klatkę piersiową. I z wdechem wypchnij, przyciągnij plecy. Mocno dłonie schowaj. Głowę schowaj między ramiona. Dłonie spuść bardzo. I jeszcze raz. Wdech. Szeroko otwórz. Wdechem wypchnij. Na wysokości barków. Mocno przyciągnij plecy. I wdech. Otwórz ręce. Do góry. Spleć razem. Unosimy do góry. Stajemy na palce. Wyciągamy całe ciało. Rozciągamy. I dziękuję ślicznie za kolejny trening. Dziękuję, że jesteś ze mną. Że wykonujesz treningi. Daj znać, jak Ci poszło i jak Ci się podobają, jaki progres widzisz w tych treningach i ile za każdym razem lepiej dajesz radę zrobić. Do zobaczenia, pa!